spolonizowali. Do tego stopnia, że kiedy nastał czas zaborów, potomkowie pierwszych Bamburów ramię w ramię z rdzennymi mieszkańcami tych ziem walczyli o zachowanie polskości. Oblicze Rataj i Żegrza tak naprawdę zmieniło się dopiero w okresie powojennym. Wcześniej obie wsie zostały włączone do miasta. Rataje w 1925 roku, Żegrze w 1940. Dopiero decyzja o przebudowie tej okolicy spowodowała, że zatraciły swój wiejski i rolniczy charakter. Z czasem powstało wielkie blokowisko dla miasta Poznania, jakie dziś możemy obserwować. W połowie XVII wieku do stolicy Wielkopolski sprowadzeni zostali ojcowie franciszkanie. W okolicach dzisiejszej parafii świętego Rocha rozpoczął się kult obrazu Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania. To tutaj franciszkanie mieli swoje zabudowania i to właśnie tutaj na świętym Rochu Tomasz Dybowski prosił o namalowanie kopii obrazu Matki Boskiej Boreckiej. I to tutaj zauważył, że obraz, prawda, na obrazie pojawiają się łzy u Matki Boskiej. Obraz bardzo szybko zyskał wielką sławę, obrósł kultem. Także w momencie, kiedy się franciszkanie przenosili do Poznania, to już przenosili się z obrazem słynącymi cudami i specjalnie na potrzeby tego obrazu powstała kaplica, później z wybudowanym ołtarzem. Początkowo mieszkańcy Rataj i Żegrza modlili się w jednym, wspólnym dla obu wsi kościele, pod wezwaniem świętego Jana Jerozolimskiego na dzisiejszej Śródce. Dopiero w roku 1934 powstała obecna parafia pod wezwaniem świętego Rocha, z nowo wybudowaną wtedy świątynią. Część parafian przeniesiono z komandorii w to miejsce, co wiązało się ze zmianą cmentarza. Do tej pory zmarli mieszkańcy Rataj i Żegrza chowani byli na terenie, który znajduje się w pobliżu dzisiejszego jeziora Malta. Kiedy budowano zbiornik, stwierdzono, że groby znajdują się zbyt blisko wody i postanowiono je przenieść. Odbyło się to zimą na przełomie lat 1946-47 i to przenoszenie tego cmentarza odbyło się wtedy bardzo tak sprawnie, łagodnie, bez większych problemów. Tych zmarłych, którzy tam byli pochowani, przenoszono w sposób, można powiedzieć, godny. To miejsce pochówku zmarłych w 1972 roku zlikwidowano i w tej chwili pozostały tylko po nim topole okalające niegdyś nekropolię. Ważną rolę w rozwoju dzielnicy odegrał most Świętego Rocha, po którym odbywała się komunikacja pomiędzy miastem Poznaniem a Ratajami wsią, gdzie zaopatrywano się w warzywa. Dziś trudno uwierzyć, że w czasie II wojny światowej było to zakazane. Przy wejściu na kładkę stał niemiecki patrol, który kontrolował, co się przywozi. Trzeba było niekiedy wielkiej odwagi i sprytu, by w garnku wylądowała włoszczyzna. W 1952 roku oddano do użytku most imienia Juliana Marchlewskiego, dziś królowej Jadwigi. On także połączył Rataje z miastem. Wtedy też powstały zalążki dzisiejszego dworca autobusowego. Było to wielkie wydarzenie. Przez most przeciągnięto linię tramwajową. Do tej pory bimby dojeżdżały tylko do Warty. Przekładano pantograf i pojazd jechał dokładnie w przeciwną stronę. Dla przesiadających się ludzi powstawały kioski, sklepy, gdzie mogli zrobić zakupy. Zainstalowano pierwszą budkę telefoniczną na Ratajach. Następnym krokiem było przeciągnięcie linii tramwajowej aż do maszyn żniwnych. Nie było to łatwe zadanie. Trasa biegła przez tereny działkowe, a ich właściciele zaciekle bronili ojcowizny. Na najbardziej oryginalny sposób obrony tutaj swoich praw wpadł pan Jankowiak, który był ogrodnikiem, który hodował goździki. Po wielu bojach udało się wynegocjować z nim to, że po prostu
zgodził się na zajęcie tylko takiego fragmentu jego ziemi, przez który mogły przechodzić tory tramwajowe. Natomiast po prawej i po lewej stronie torów tramwajowych było jego gospodarstwo. No i wtedy z taką, powiedzmy, fantazją, trochę ze złośliwością, robił następujący manewr. Kiedy wiedział, że po prostu jedzie tramwaj, otwierał bramę, na tory wytaczał dwukółkę, najpierw jedną bramę bardzo powolutku, pracowicie zamykał, następnie otwierał drugą bramę, przetaczał dwukółkę, dopiero ją zamykał i dopiero wtedy mógł jechać tramwaj. No nie muszę mówić, jak to bardzo denerwowało motorniczych i pasażerów. Posiadłość pana Jankowiaka znajdowała się dokładnie na środku dzisiejszego ronda Rataje. Pozostało po niej tylko drzewo, symbol minionych sporów. Od zawsze pomiędzy mieszkańcami Rataj i Żegrza istniały mniejsze lub większe nieporozumienia, które najbardziej były widoczne u dzieci chodzących do tej samej szkoły. Żegrzaje uważali się za ważniejszych. Lepiej im się wiodło przecież w rywalizacjach sportowych. Pomimo, że uczniów po lekcjach wypuszczano do domu oddzielnie, to zawsze jedni zasadzali się na drugich i dochodziło do bijatyki. Dziś na Ratajach pozostały jeszcze miejsca pamiętające tamte czasy. Thank you.